Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w trzecim albo czwartym, chyba no, w czwartym dniu naszego, naszej codziennej serii, gdzie codziennie jeżdżę po różnych miejscóweczkach. Dzisiaj wybieramy się na Żar. Niestety nie udało się załatwić transportu autem, więc musimy jechać pociągiem. Wysiedliśmy w jakimś, chodź tędy w prawo, wysiedliśmy w jakimś... Zawsze wysiadałem w Żywcu, dzisiaj wysiedliśmy na innej stacji, bo pokazywało się stąd 11 km. To była taka spontaniczna decyzja, więc mam nadzieję, że jakby uda się dojechać szybciej, że się nie pogubimy i że się telefon nie wyładuje. Okazało się, że jakby wiemy, którędy jechać, że tak naprawdę po prostu jadąc z Żywca pierwszy przejeżdża przez tą stację, na której my żeśmy wysiedli, więc cieszę się bardzo, że jakby tutaj Mateusz na to wpadł i że zaoszczędzimy te 5 km czy coś w tym stylu, bo z tej stacji, gdzie my jechaliśmy, jest 11, a z Żywca jest 16, no to wychodzi, że zaoszczędzimy 5 km, więc cieszę się bardzo i jedziemy dalej. Powiem wam, że jedziemy tak od 15 minut i jestem w szoku, bo my już prawie jesteśmy, już widać stąd górę Żar, nie wiem, czy będzie widać, chyba będzie widać, więc teraz tylko podjechać, teraz większość będzie z górki lub po płaskim, na drugą stronę rzeki, pod ten kościółek, czy co tam jest. Później od tego kościoła już chyba będziemy wprowadzali, bo szkoda jakby marnować energię na podjeżdżanie pod taką górę. Więc po kilku razach na A-Line niestety, ale będę musiał się zatrzymać, żeby troszeczkę pociągnąć sobie szprychy, bo jak widać, niektóre z nich są, są luźne, tak. Tak nie może być.
Co ty się tak wypierdalasz dzisiaj? Nie wiem. A wszystko git? Tak, chyba. Opowiedz swoją wstrząsającą historię. No to było dużo gleb. Myślę, że film był ciekawy, dużo przyświeceń będzie. Tu jest mój Instagram, mil00my. Możecie wbijać, no i ogólnie było fajnie. No i on teraz jakby, nie wiem, pewnie jakoś źle mnie widać. Ja jakby jeszcze zostaję, pociąg mam 21 coś z Żywca, więc jakby będę w domu już około 24, a on stwierdził, że już nie jeździ i... Bo mnie bolo kolano. Tak, bo się wywalił i jedzie po prostu w stronę Bielska i tam będą jego rodzice i tak to wygląda. Dobra, idę, bo pan jedzie co kolejką jeździć. Do widzenia. Do siema. O kurczę, hamulec. Hamulec z tyłu nie hamuje. Tak średnio mi się to podoba. Może musi ostygnąć, nie wiem. Kurczę, nie było to mądre to, co zrobiłem. Chociaż z drugiej strony, on miałem wiedzieć, że hamulec tak działa. Nigdy mi się wcześniej nie zdarzyło tak bardzo dogrzać hamulców. Pójdę na serwis, może oni tam coś doradzą. Bo serio nie wiem, co się mogło stać. Dobra, więc plan był taki, żeby wjechać jeszcze ten raz na górę, posiedzieć tam sobie po prostu, bo innego pomysłu nie miałem, ale że ten hamulec się tak uszkodził, w zasadzie już działa, ale jednak boję się, że się to powtórzy, więc wolałbym go przelać. To po prostu stwierdziłem, że po prostu sobie wrócę, już posiedzę sobie troszeczkę dłużej na peronie, czy tam nie wiem, jak mi się będzie nudziło, to pojadę sobie powiedzmy do Bielska zamiast do Żywca. No coś się wymyśli, no a co, na razie wracam, teraz jest taki fajny zjazd w dół. Lubię tędy jechać. Znaczy na razie nie ma stromo, potem będzie trochę bardziej stromo. Lubię tędy jechać, bo tak można sobie na chwilkę pojechać, tak. Wiecie, zakręt tu, zakręt tam, jest fajnie.